Dobry wieczór, ja jestem, a wy? Wita was panna z mokrą głową, co widać, ale wyschną włosy podczas live'a. Słuchajcie, czekam z ogromną przyjemnością, aż pojawi się tu Aleksandra Więcka. Ola, żebym ja zapamiętała, jak ty się nazywasz na Instagramie, ale za chwilę pewnie gdzieś się tu pojawisz. Ola to jest niesamowita dziewczyna. Poznałyśmy się naprawdę 150 lat temu. Jest świetną dziennikarką, jest wykładowczynią, pisze artykuły, robi wywiady, ma dużo wspólnego z genialnym programem Down the Road, Zespół w trasie. Mogłabym o niej opowiadać naprawdę godzinami. Patrzę, czy gdzieś się pojawiłaś. Wiem, że będzie się Ola łączyła z lasu, więc mam nadzieję, że znajdzie tam jakiś zasięg taki, że byśmy mogły pogadać. Dramatopisarka, socjolożka, także... Ale dzisiaj z Olą porozmawiamy przede wszystkim o tym, dlaczego kobiety, jeśli dobrze pamiętam, dwa razy rzadziej od mężczyzn, publicznie zabierają głos. A jeśli mają komuś oddać ten głos, to najchętniej by go oddały właśnie mężczyznom, bo uważają, że to, co one mają do powiedzenia, jest nieciekawe i się wstydzą i w ogóle nie tak, i kto będzie tego słuchał, i to jest nudne, i one nie mają nic do powiedzenia. A jak zaczynają mówić, to zaczyna się od takich stereotypów, że ja... Och, jest Ola, uwaga, Roza, wspaniale, i ja teraz robię tak. Więcka i dziewczyna z lasu się tu za chwilę pojawi. Oczekiwanie. Łączenie? Gdzie jesteś? Brawo! A, jestem, słuchajcie. Udało się. No dobra, tłumacz się. Słuchajcie, jak mówiłam, że jestem w środku lasu, to naprawdę jestem w środku lasu i właśnie do was jechałam i zabłądziłam. Ale już znalazłam drogę i teraz już mogę być z wami, także, także wiecie, no jestem. Jestem, mogę mówić. Dzielić się z wami wszystkim, co wiem na temat tego, jak mówić o sobie dobrze. No właśnie, autorka... Nie, zaczekaj, ja zacznę od czegoś innego. Ola Więcka, dziewczyna znanego fotografa. I teraz się proszę wytłumaczyć. No to była bardzo historia, która bardzo, bardzo dużo dała mi do myślenia, bo wtedy już myślałam, że umiem mówić o sobie dobrze i nagle okazało... Czy ja tak mogę chodzić tutaj? Czy to wam bardzo przeszkadza? Tak się poruszam? Możesz chodzić, jak musisz, ale jak usiądziesz, to myślę, że będzie trochę lepsze łączenie, wiesz? Dobra, to ja już usiądę. Poczekajcie, już idę, żeby usiąść takim... Chyba, że masz inteligencję, tego... chyba, że masz inteligencję kinetyczną, Ola, chyba, że masz inteligencję kinetyczną, bo na przykład z moim Pawłem jest tak, że myśli mu przychodzą do głowy, jak się rusza i bardzo trudno go utrzymać w miejscu. No więc ja to mam to samo i jeszcze do tego... O, ale już usiadłam w pięknym miejscu, widzicie, z tyłu drzewa. To już wam mówię, o co chodzi z tym znanym fotografem. Otóż pewnego dnia na premierę sztuki mojej koleżanki zaprosiłam inną moją koleżankę spoza towarzystwa i w związku z tym ja przedstawiałam jej różne znajome osoby i mówiłam, że a ten to właśnie zrobił film i dostał za niego nagrodę, a tamten to opublikował książkę i wtedy partner mojej koleżanki powiedział, a to jest Ola, dziewczyna znanego fotografa. I wiecie, nogi się pode mną ugięły, bo no, nogi się pode mną ugięły, bo ja wtedy już myślałam, że umiem mówić o sobie dobrze i myślałam, że ta opowieść o mnie jest już bardzo znana i dało mi to bardzo dużo do myślenia i nadal czerpię z tej sytuacji. Nadal czerpię z tej sytuacji i nadal się z niej uczę. Bo ciągle muszę sobie uświadamiać, przepraszam, przejdę gdzieś indziej, dobra dziewczyny, bo tutaj z tą... Słyszymy te głosy. Ktoś inny. Tak. No więc, że... O, teraz wam pokażę więcej lasu. Jest tu pięknie. A gdzie to Ola w ogóle jest? No więc... Gdzie ty jesteś? Ja jestem, słuchajcie, w miejscu... A powiem, skończę tylko tą historię o tym, jak mówić o sobie dobrze i dlaczego się z tego dużo uczę. Dużo się z tego uczę, dlatego że ciągle... Mi i pewnie wszystkim nam się wydaje, że to, co my wiemy o sobie, to jest powszechnie znana prawda. To nie jest prawda. To jest czysta fikcja. Nawet wśród naszych najbliższych, nawet wśród osób, które znamy dobrze, większość ludzi nie wie, czym się zajmujemy, albo czym się aktualnie zajmujemy, albo jaki jest teraz nasz najnowszy projekt, albo w czym jesteśmy dobre. I ta sytuacja, która przydarzyła mi się wtedy, naprawdę
powraca do mnie po raz kolejny, kolejny i kolejny, kiedy na przykład myślę sobie, ojej, jak mi przykro, że o kimś innym to mówią, a o mnie nie mówią. I przypominam sobie, że oni nie wiedzą, co powiedzieć, bo ja im tego nie powiedziałam, albo bo ja sama o sobie tego nie powiedziałam. A teraz wam powiem, gdzie jestem. Jestem w miejscu, które jest totalnie magiczne. Przyjechaliśmy na Kaszuby wczoraj, czy właściwie przedwczoraj, z myślą, że będziemy pływać kajakiem i potem okazało się, że kajaków nie ma, bo w soboty wszyscy spływają. I nagle wyświetliło nam się na mapie miejsce, które się nazywa Łosiowisko. Nie ma tu łosi, ale tworzył tu Eugeniusz Pałksta. Jest to przepiękne miejsce w samym środku lasu. Tu dookoła nie ma nic. Kiedyś był tu posterunek graniczny między Polską a Prusami. Jest to miejsce, wiecie, gdzie jeżeli chcecie coś napisać, albo jeżeli chcecie skorzystać z warsztatów zielarskich, albo jeszcze po prostu napawać się nieskażoną przyrodą, walcie jak w dym. Tu jest przepięknie. Łosiowisko, tak? Łosiowiska? Łosiowisko. Słuchajcie, to jest moje odkrycie z wczoraj. No dobra, to dalsze pytania. Czekam. Zobaczcie, ona tutaj wchodzi. Teraz dalsze pytania, proszę, jedziemy. Ja mega się śmiałam, jak przeczytałam tę historię w twojej książce, jak mówić o sobie dobrze, bo w momencie, kiedy zostałaś przedstawiona jako dziewczyna znanego fotografa, to ty już jakby byłaś znaną dziennikarką, już byłaś wykładowczynią, napisałaś setki artykułów, jakby skończyłaś studia, no w ogóle byłaś już mistrzynią storytellingu i nie wiem, miałaś wykłady dla Google'a i dla wielu innych firm, i nagle ktoś cię przedstawia jako po prostu, no jesteś przystawką do znanego fotografa. Więc uśmiałam się nieprawdopodobnie, ale też mi to dało do myślenia, że my chcemy, żeby świat o nas mówił, tylko my świata nie informujemy o tym, o czym chcielibyśmy, żeby świat wiedział, albo nie mówimy tego w taki sposób. No właśnie, czy to jest to, że my nie mówimy w ogóle, czy mówimy źle? Najczęściej jest tak, że nie mówimy w ogóle. Najczęściej jest tak, że wydaje nam się, że to, co my wiemy o sobie, to są rzeczy powszechnie znane, kiedy tak w ogóle nie jest. I teraz opowiem wam kolejną anegdotę. Zupełnie niedawno skończyłam pisać scenariusz do programu Down the Road. To jest taki program, w którym Przemek Kosakowski zabiera ze sobą kilka osób z zespołem Downa, tak, w trasę po Europie. I to jest tak, że kiedy kończy się scenariusz do takiego programu, to do emisji mija kilka miesięcy. Najczęściej ci, którzy jakby potem informują o tym programie, jakby mają w pamięci to, co się wydarzyło na planie, to, co było bardzo, bardzo niedawno. Montaż, reżyserię, nie wiem, pracę operatora, to są rzeczy, które są namacalne. A tam jeszcze do tego było rzeczywiście tak, że oddając to, że na planie tak bardzo dużo działo się spontanicznie, bo tak bardzo nie można było reżyserować tych ludzi, bo oni, wiecie, oni nie chcą nic udawać, oni chcą robić to, co chcą robić, to prowadzący jeszcze użył w jakimś wywiadzie takiego sformułowania, nie no, w zasadzie to scenariusz od razu musieliśmy wrzucić do kosza. I ja najpierw, wiecie, się zagotowałam, a potem pomyślałam sobie, potem czekałam, że oni zaczną mówić o mnie, a potem pomyślałam, nie, jeśli ja nie zacznę mówić o sobie, to naprawdę nikt o tym nie będzie wiedział. I okazało się, że kiedy ja zaczęłam mówić o sobie, to ta narracja jakby zaskoczyła. To było oczywiste, że ja to zrobiłam i że to jest fajne i że fajnie jest o tym powiedzieć. Tak naprawdę ludzie po prostu tak bardzo o nas nie myślą, jak my myślimy, że myślą. Oni nie zaprzątają sobie głowy ani naszymi osiągnięciami, ani naszymi celami, ani naszą karierą, ani naszymi marzeniami, ani niczym w tym rodzaju. I jeśli my nie zaczniemy jakby tej narracji budować, to oni nie będą wiedzieli, co o nas powiedzieć. Oni, to trochę tak jak w związku, kiedy my marzymy o tym, żeby on się domyślił. A on się nie domyśla. To tak nie działa. Trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Kiedy się zorientowałaś, że kobiety mają tak nieprawdopodobny problem z mówieniem o sobie w ogóle, a z mówieniem o sobie dobrze problem podwójny? Jeśli dobrze pamiętam, dwa razy rzadziej niż mężczyźni publicznie zabieramy głos, bo to też było w twojej książce. Dwa razy rzadziej niż mężczyźni, tak? Wiesz co, to jest tak, że to są badania, które po raz pierwszy zrobione zostały
w XX wieku, bodajże na początku XX wieku, a potem były powtarzane. Nawet wcześniej było tak, że w badaniach wychodziło, że jeśli kobiety zabierają 9 razy mniej głos niż mężczyźni, to zarówno kobiety, jak i mężczyźni uważają, że mówią po połowie. Tak, 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 to nieprawdopodobne. Zrobiłyśmy duży postęp. Tak, zrobiłyśmy duży postęp. I teraz, kiedy mówimy 2 razy rzadziej niż mężczyźni, wciąż jesteśmy ukontentowane. Ale jak to się dzieje, że mamy taki problem z mówieniem o sobie i z mówieniem o sobie dobrze? Ja to odkryłam, kiedy zaczęłam w ogóle przygotowywać ludzi do wystąpień publicznych. I najpierw moimi klientami byli mężczyźni. I to byli bardzo fajni klienci i pracowałam z nimi i oni byli bardzo z siebie zadowoleni i ja byłam też zadowolona z tego, co osiągnęliśmy i w zasadzie nic nie wskazywało na to, że płeć ma jakiekolwiek znaczenie. A kiedy zaczęłam spotykać się z kobietami, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczęłam współpracować przy projekcie Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, które nazwałyśmy Be the Change, które polega na tym, że kobiety występują i mówią o tak zwanych punktach zwrotnych w swoim życiu, czyli o takich ważnych momentach, w których ich życie przybrało jakiś nieoczekiwany obrót, albo z których się dużo nauczyły, albo które mocno jakby zaważyły na ich dalszych losach, to te kobiety, które były wytypowane czy wybrane przez dziewczyny z Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, przez Kasię Wierzbowską i Dorotę Czekaj, przychodziły do mnie i były to często prezeski dużych firm. Albo założycielki startupów, albo artystki, albo podróżniczki. Nawet była cudowna pani, która opłynęła świat dookoła samotnie. I nie uwierzycie, przysięgam, od każdej z nich słyszałam to samo, to znaczy, ale co ja mam o sobie opowiedzieć? Ja przecież nie mam żadnej ciekawej historii. I co zazwyczaj mówiły? Jak już były zmuszone, to co zazwyczaj mówiły? Jakie były te pierwsze zdania? Wiesz co, Beata, jak staram się jednak nie zmuszać. Raczej staram się naprowadzać. Starałam się... Teraz jak myślałam o tej mojej książce i o tym, czego teraz się dowiaduję, to pomyślałam, że muszą być 3 warunki spełnione, żeby kobiety odkryły tą swoją historię i mogły się nią podzielić. I pierwszym warunkiem jest stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, w której w ogóle dopuszczamy taką możliwość, że jeśli zaczniemy o sobie mówić i jeśli zaczniemy mówić o sobie dobrze, to nie zostaniemy źle ocenione, to nie zostaniemy skrytykowane i nie zostanie nam wytknięte, że się, nie wiem, przechwalamy. Drugą rzeczą, która jest jakby drugim filarem takim, który pozwala na to, żeby o sobie mówić, jest samowiedza. Czyli praca nad tym, żebyśmy zrozumiały, co my w ogóle chcemy o sobie powiedzieć, jakie my te historie mamy. A trzecim filarem jest taka umiejętność i narzędzia, jak to zrobić dobrze. I ja tu dorzucam taką przyprawę, którą nazywam zuchwałością. Nie, że jesteśmy zuchwałe i mówimy sobie trudno, jak się ktoś obrazi, so what. I teraz jak mnie pytasz, co one mówiły, to ja na początku starałam się stworzyć taką atmosferę, w której prosiłam, żeby opowiedziały mi o swoim życiu. Że zobaczymy, może ta historia gdzieś kryje się w tym, co właśnie zaczną opowiadać. I najczęściej było tak, że to, co nam przychodzi do głowy, to jest, co w takich okolicznościach, czym się staramy podzielić, to jest coś, co jest dla nas ważne. I my wychodząc od takiego wydarzenia, od którego one zaczynały, próbowałyśmy znaleźć, jakby zaczepić się o jakiś wątek i razem pracowałyśmy nad tym, co one w ogóle chcą powiedzieć. Czy one chcą opowiedzieć o tym, że ich życie zmieniło się, bo na przykład nauczyły się mówić nie. Albo bo odkryły, że mogą zarabiać pieniądze, że potrafią zarabiać pieniądze. Albo że są w stanie żyć samodzielnie. I wtedy szukałyśmy, od tego jednego wydarzenia, szukałyśmy innych wydarzeń, które pokazują gdzieś to samo, ale w inny sposób. Tak, żeby ten przekaz, który konstruowałyśmy akurat w tamtych okolicznościach, był spójny, mocny i taki niejednorodny.
To, co bardzo jakby dla pytała mnie... Mów. Wiesz, to pytała mnie bez powodu, bo pamiętam, że dzieliłaś te panie na grupy i one miały najpierw w tych grupach o sobie opowiadać i druga osoba miała potem opowiadać o tam którejś kobiecie, pozostałym dziewczynom. I niewiarygodne było to, u nas to samo zrobili tutaj tam, nie wiem, w szkole francuskiego. I niesamowite było to, co one opowiadały nawet o tych innych kobietach, że to bardzo ładnie to nazwali, że to był zespół przymiotników. Znowu tam nie było żadnej historii, że one na przykład mówiły, no ona jest odważna, ona jest kreatywna, ale tam nie było historii, tak? Były takie przymiotniki, które mogą znaczyć wszystko i nic. Więc nawet te inne kobiety, Tak, to jakby jest. słysząc to, co tam opowiadały, też nie potrafiły jakby z tego wyciągnąć historii, więc to jest jakiś w ogóle większy problem. To jest trochę tak, że nas się przyzwyczaja do tego, żebyśmy były. Kiedyś Natalia de Barbaro napisała przepiękny felieton o tym, że kobiety wychowuje się w taki sposób, żeby nieustannie szukały potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz. Żeby ciągle szukały oceny. Czyli żeby ktoś nas ocenił, że my jesteśmy miłe, grzeczne, kulturalne, potulne albo też niegrzeczne. I że wydaje mi się, że z tego poszukiwania na zewnątrz określeń, jakie my jesteśmy, my zamiast szukać historii wewnątrz, szukamy dla siebie takich szufladek, takich przymiotników. I rzeczywiście ty mówisz o takiej historii, która zdarzyła mi się na warsztatach ze studentkami STEM, czyli z takimi dziewczynami, które zajmują się naukami ścisłymi, nowymi technologiami i które rzeczywiście po takiej rundzie, o 5 minut opowiadanie o sobie to jest całkiem długo, które po takich 5-minutowych rundach były w stanie o sobie powiedzieć nawzajem, że są właśnie gotowe do wyzwań, ambitne, odważne. I kiedy zapytałam je dlaczego, one powiedziały, bo tak się przecież robi. Bo tak jest w CV. Tymczasem to, czego jakby ja uczę i o czym jestem przekonana, to jest to, że liczy się akcja, a nie deklaracja. Że powinniśmy pozwolić innym ludziom wyciągnąć wnioski na nasz temat. A naszym zadaniem jest takie dobranie faktów i takie dobranie historii, którymi się podzielimy, żeby oni mogli wyciągnąć te wnioski o tym, że my jesteśmy odważne, nie boimy się wyzwań i jesteśmy wytrwałe. Bo kiedy to my mówimy, jestem taka, śmaka, owaka, to tak jakby zabieramy ludziom, ich mózgom, możliwość pracy i zaangażowania się w opowieść na nasz temat. To trochę tak jak w filmie. Wyobraźcie sobie, że oglądacie, nie wiem, Pretty Woman i wychodzi Julia Roberts i mówi, jestem zakochana w Richardzie Gere. Albo mówi, a teraz moim celem jest to i to. My musimy się tego domyślić, nie? Musimy wyciągnąć wnioski, musimy się w to wkręcić i przeżyć to. I to jest właściwie też odpowiedź na pytanie, które ostatnio zadały mi dziewczyny na Facebooku, kiedy pytałam, czego jeszcze chciałobyście się dowiedzieć na temat tego, jak mówić o sobie dobrze, i one zadały mi takie pytanie, jak nie wkurzać? To jest samo w sobie jest symptomatyczne. Ale jak nie być postrzeganą jako osoba, która się przechwala? Nie? I żeby nie być postrzeganą jako osoba, która się przechwala, po prostu nie ma co się chwalić, nie ma co mówić o sobie. Jestem najlepsza, jestem najfantastyczniejsza i najlepiej umiem robić placki. Po prostu opowiedz, jak te placki robisz, opowiedz, jak to się zaczęło, opowiedz o swojej pasji do robienia placków. Potraktuj te rzeczy, które chcesz o sobie opowiedzieć, jak fakty, bo one są faktami. Nie? Nie musisz ich wartościować. Myślę, że to jest moje wielkie też odkrycie, i to też całkiem niedawne, że przez ten taki lęk, który w nas zaszczepia to nasze wychowanie, że cały czas ktoś nam może powiedzieć rób tak, śmak, albo bądź grzeczna, albo bądź niegrzeczna, my w jakimś sensie trochę opowiadając o sobie często manipulujemy. Ale manipulujemy w taki sposób, że mówimy coś po to, żeby ktoś nas pogłaskał. I to często powoduje rzeczywiście opór w innych ludziach. Bo my czujemy, kiedy ktoś mówi do nas coś, bo naprawdę tak czuje, bo mówi uczciwie, bo się dzieli tym, jaki jest, co ma, co go interesuje, co go fascynuje.
A kiedy on to mówi po to, żeby uzyskać od nas określoną reakcję, przyzwolenie na to, żebyśmy w ogóle istniały, żebyśmy były. Nie? Jest taka koncepcja, że o ile mężczyźni mogą istnieć sami dla siebie, to kobiety kultura ceni wtedy, kiedy są użyteczne. Tak? I my dlatego zabiegamy o to poklepanie po ramieniu. Tak, możesz oddychać, możesz zajmować tą przestrzeń, bo się przydasz. My się nie musimy do niczego przydawać, nie? My możemy mówić po prostu, jakie jesteśmy, jak chcemy, żeby wyglądał świat i zajmować miejsce, które nam się należy jako połowie ludzkości. Więc... Zawsze potrafiłaś mówić. Czy ja zawsze potrafiłaś mówić o sobie dobrze? Czy też musiałaś się tego nauczyć? Ja myślę, że ja nadal się tego uczę. Że ja się ciągle uczę naprawdę z każdą kobietą, z którą przygotowuję i właściwie z każdym mężczyzną i z każdą sytuacją w swoim życiu, choćby taką jak ta sytuacja w Down the Road. Kiedy najwięcej nauczyłam się od moich partnerów na planie i po planie, kiedy zobaczyłam, co oni robią. Oni po prostu byli dumni ze swojej pracy i oni się tą dumą dzielili. Bez najmniejszych kompleksów, bez wstydu, bez poczucia, że to nie wypada. Byli zachwyceni tym, co zrobili i odważnie o tym mówili. To był moment, kiedy ja poczułam, że ja się bardzo dużo uczę na temat tego, jak mówić o sobie dobrze. Ale teraz wam powiem, od kogo chciałabym się jeszcze uczyć, bo mam taki pomysł, żeby... Nie wiem, czy to będzie następna książka, czy to będzie wideo, czy co to będzie, ale mam taką myśl, żeby zaprosić takich ludzi, którzy zajmują się może nie mówieniem o sobie dobrze, ale na przykład pracą z publicznością. I ja bardzo dużo uczę się oglądając o tym, jak mówić o sobie dobrze, jak współpracować z tymi ludźmi, którzy nas słuchają, oglądając koncerty. I tak sobie marzę, żeby zaprosić Dawida Podsiadła, żeby on powiedział, jak sobie radzi z publicznością, czego używa. Albo żeby zaprosić trenera głosu, żeby porozmawiać z nim o głosie. I każde takie spotkanie, teraz nagrywałam film promocyjny do książki i spotkałam się po raz kolejny z Beatą Kozikowską, czyli z osobą, która jest aktorką, czy też lektorów. I ona pokazała mi ćwiczenie jiu-jitsu, które wspiera nas w pracy. To ćwiczenie jest bardzo proste i jak będzie ten filmik, to oczywiście chętnie go zalinkuję. Ale to jest nieustanna, myślę, praca i nieustanne też pokonywanie własnych barier i ograniczeń, bo ja też tu się wychowałam i też tu wyrosłam i też za każdym razem mierzę się z tym, jak o sobie opowiadać. Mam tylko takie poczucie, że dopóki nie sięgniemy po to i po narzędzia, które nam pozwalają sobie uświadomić, co nas blokuje, co nas hamuje, gdzie jest taka przestrzeń, w której możemy się głośno i wyraźnie o sobie wypowiadać, to trochę jesteśmy jak taki pan Jourdain, który mówił prozą, sam o tym nie wiedząc. Tak? My ciągle o sobie mówimy, tylko trochę być może nie wiemy jak. To trochę tak jak kolarz, że jak się jeździ, albo jak biega, trzeba, to doskonale o tym wiesz, nie? Że jak tak sobie po prostu biegamy, to po prostu sobie biegamy. A kiedy nagle zaczynamy myśleć o technice, to otwiera się przed nami zupełnie nowa przestrzeń. Nagle się okazuje, że lepiej stawać na śródstopie, a nie na piętę, że można się wybić z prawej albo lewej strony, ale i to wpływa jakoś na ruch całej nogi. Ja to samo odkryłam w tańcu, że technika pozwala nam dużo efektywniej się komunikować. Technika i świadomość tego, czym my operujemy, co my mamy do dyspozycji i jak my możemy te nasze atuty wykorzystywać. To jak mówić, żeby świat nas usłyszał i chciał słuchać? I tak teraz w trzech zdaniach? Jak mówić? Masz czas. No to ja bym powiedziała, wracając do tych trzech filarów. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, żebyśmy miały takie poczucie, że możemy mówić. Że wyobraźmy, tak jak często spotykam się z tym, że, o też mogę wam powiedzieć anegdotę z moich warsztatów. Poprosiłam dziewczyny, żeby powiedziały o sobie coś bardzo prostego. Coś, co im się udało. Tego ranka. Muszą wyjść na środek i powiedzieć na przykład, udało mi się umyć zęby. I już samo wyjście na środek było okropne. To było straszne, jak mogłam im to zrobić.
Powiedzenie, hej, udało mi się dzisiaj umyć zęby, było w porządku, ale potem nasza publiczność, czyli inne warsztatowiczki, miały bić brawo, klaskać i cieszyć się właśnie jak na koncercie rockowym. Zgadnijcie, co było najtrudniejsze? Wytrwać przyjąć i przyjąć to. Tak, no jedną dziewczynę musiałam trzymać za rękę, żeby nie uciekła, zanim się nie skończy. Więc to, co myślę, że jest bardzo ważne, żeby mówić o sobie dobrze, to dać sobie na to pozwolenie. I zrozumieć, że jeśli są przed nami jacyś ludzie, jakaś publiczność, czy to jest publiczność malutka i to są dwie, trzy osoby na spotkaniu, czy to jest kilkaset osób na sali, to jest dla nas prezent i przywilej. Bo bardzo trudno jest się często przebić z tym, co mamy do powiedzenia. A tutaj ktoś poświęca nam uwagę i otwiera tą bezpieczną przestrzeń, w której my możemy się wypowiedzieć. Druga rzecz, która sprawia, że mówimy o sobie dobrze, to jest zrobienie sobie takiej analizy, co ja naprawdę chcę o sobie powiedzieć. I mam takie mikroćwiczenie i to mikroćwiczenie polega na tym, żeby wypisać sobie trzy rzeczy, których świat nie może o mnie nie wiedzieć. I te trzy rzeczy to mogą być rzeczy dowolne, ale w kontekście, możemy sobie się zastanowić, czy w kontekście zawodowym, czego ktoś świat nie może o nas nie wiedzieć, czy w kontekście prywatnym. To są rzeczy, które, nie wiem, może są dla nas ważne, bo jesteśmy wrażliwe i chcemy, żeby ktoś uszanował to coś, co jest w nas. To są rzeczy, którymi właśnie może chcemy, żeby inni wiedzieli, bo coś możemy dać innym, tak? Bo jesteśmy w czymś dobre. Nie? A może to są ważne rzeczy, które nam się po prostu przydarzyły i czujemy, że musimy o tych rzeczach opowiadać, żeby inni mogli się z tego, nie wiem, uczyć, zainspirować. Więc to, co by było drugą rzeczą, która sprawia, że mówimy o sobie dobrze, to jest samowiedza. Czyli analiza tego, co my chcemy powiedzieć. I takim podpunktem A w tej analizie byłoby też zastanowienie się, do kogo my mówimy. I co ten ktoś chciałby o nas usłyszeć? Przepraszam, że się śmieję, ale przechodzi tam z tyłu moja koleżanka i pokazuje mi, że jest super. Ale widzisz, ty już potrafisz to powiedzieć. Czytam tutaj od Anita Gardens, że miałam przebłysk geniuszu, mówiąc. To i strasznie się cieszę, bo to nie ja miałam przebłysk geniuszu, tylko to zarezonowało, bo to już było w tobie. I teraz podpunkt A. Podpunkt A, czyli zastanowienie się, do kogo ja mówię, w jakim ja mówię kontekście. Ile czasu będzie miała ta osoba, z którą ja rozmawiam, na to, żeby to przyswoić? Czy ja mam konkurencję, czy jestem jedyną osobą, która w danym momencie mówi? Czy ktoś słucha całej mojej długiej historii, czy potrzebuje trzech zdań? To jest bardzo ważne, bo czasami jest tak, że rzeczy, które są dla nas istotne, nie do końca są istotne dla opowieści o nas. I robimy takie wtręty i dygresje, trochę tak jak, to jest taka moja ulubiona anegdotka, wyobraźcie sobie, że chcecie opowiedzieć o... właśnie spaliłam dowcip. No dobra, wyobraźcie sobie, że jest sobie dziewczyna, mieszka w małym miasteczku, ma pieska, kotka, babcię, wychowywała się bez ojca, jej pierwszy chłopak ją rzucił, nie ma jednego palca, bo straciła go w dzieciństwie, w wypadku, pracuje jako ekspedientka w wakacje i robi świetne drinki. A jej marzeniem jest, żeby zostać pianistką. I teraz sobie wybierzcie, które z tych rzeczy były naprawdę istotne dlatego, że chce zostać pianistką. Być może tylko to, że nie ma jednego palca, a być może też to, że urodziła się w małym miasteczku. To wy musicie zdecydować, ale tak naprawdę tych informacji, które są potrzebne, wcale nie jest dużo. My jesteśmy, ponieważ jakby z urodzenia jesteśmy opowiadaczami historii, to my sobie bardzo dużo z tych rzeczy dopowiadamy. Tak? Nie musimy się bardzo rozwodzić. Czyli pierwsza rzecz to samowiedza i zastanowienie się, co ja chcę powiedzieć. Druga rzecz to zastanowienie się, do kogo ja mówię. No i trzecia rzecz to, a właściwie pięć trzecich rzeczy, to różne sposoby, na które my możemy ilustrować to, co chcemy powiedzieć. Ja właściwie mam takie powiedzenie, że nasze życie jest rozprawką.
I choćbyśmy się zżymali, to ta rozprawka znienawidzona w szkole wcale nie jest taka zła. To jest właściwie, no właściwie powiedziałabym, że jest to coś super. Pod warunkiem, że postawimy sobie dobrą tezę. Ale co ja uważam za tezę? Teza to jest to, co my chcemy powiedzieć o sobie albo o świecie. Nie? To jest tak jak kiedy myślimy sobie, że mam pomysł na film i myślimy sobie, zrobię taki film o miłości. To jeszcze nie jest pomysł, nie? Powiedzmy, że pomysłem jest to, kiedy pomyślę sobie, chciałabym zrobić film o tym, że miłość można spotkać w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Tak? To jest moja teza. I teraz muszę wymyślić historię, która tą tezę pokaże. Nie? I w tę historię wplatam różne rzeczy. I teraz ja często mówię o takich 5 kategoriach argumentów. Te argumenty to jest wszystko to, co wspiera tą naszą tezę. Bo to może być teza o tym, że świetnie nadaje się na stanowisko menedżera. To też może być super teza. Albo, że zasługuje na miłość. Tak? Wszystko to, co ja chcę powiedzieć o świecie, co jest moim attitude, co jest taką moją postawą wobec rzeczywistości. I teraz, żeby to zilustrować, możemy się posłużyć historiami z naszego życia. Albo historiami z życia innych ludzi. Nie? Możemy posłużyć się odwołaniem do autorytetu. I to odwołanie do autorytetu to często jest, wiecie, cytat albo wspomnienie jakiejś książki. To nie musi być tak, że spotkaliśmy właśnie, nie wiem, Billa Gatesa i on namaścił nas, że my będziemy świetnymi biznesmenami. Nie, po prostu możemy się z nim zgadzać albo nie zgadzać. To są też liczby. Często jakby myślimy, że liczby są nudne. To nieprawda. Liczby są świetne. Na przykład, że ostatnio taka anegdota mnie uderzyła. Bardzo ją pokochałam. Jak myślicie, ile obrazów namalował Picasso? Ponad 5000. A ile z nich jest znanymi dziełami? Około 50. Nie? No i tam było dopisać, to jest kwestia statystyki. Ja bym powiedziała, że to jest kwestia statystyki, ale też kwestia interpretacji. Że jeśli my odpowiednio zinterpretujemy te liczby, którymi się posługujemy, to one bardzo dużo o nas mówią. I jeszcze jedna ukochana moja anegdota ze szkolenia w banku. Jak chciałam właśnie zilustrować tę tezę o liczbach i zapytałam, czy milion to dużo, czy mało. I dostałam odpowiedź do 16 czy po 16. Więc mamy te liczby, ale mamy też anegdoty, wszystko to, co jest humorystyczne i wszystko to, co jest zaskakujące, co możemy zestawić w zaskakujący sposób. Dwie dane, które normalnie być może nie są wcale ciekawe, ale kiedy zestawimy je ze sobą, budują coś, co zaskakuje naszą publiczność. Ja, nie wiem, podaję często banalny przykład, czyli taki początek artykułu o czasie, który kiedyś przeczytałam. Wszyscy od zawsze mamy do dyspozycji 24 godziny. Jak to możliwe, że ciągle narzekamy na brak czasu? Nie? Bo to, co sprawia, że inni chcą nas słuchać, to jest tak naprawdę nasze subiektywne, nowe spojrzenie na rzeczywistość. Nowa interpretacja faktów, z którymi być może wszyscy ciągle mamy do czynienia. A ona jest nowa i inna, bo jest nasza. Mm-hmm. I załóżmy, że kobiety już to wszystko wiedzą i posłuchały i ci uwierzyły. Ale teraz mają paraliżujący strach, który wciąż tam jest. One już wiedzą, że mają coś do powiedzenia. Jak ten strach oswoić? Jak nie bać się? Bo to jest strach przed wszystkim. Przed ośmieszeniem, przed tym, że się pomylę, przed tym, że zapomnę, przed tym, że mimo, że ja już wierzę, że to jest fajna historia, to może oni uznają, że ona jest nudna. No to jakby ta recepta jest bardzo prosta. Pierwsza to po prostu się przygotować. Często pokutuje taki mit o spontaniczności, że ci, co umieją o sobie dobrze mówić, albo ci, co występują na scenie, to oni po prostu mają taki talent, taki dar, biorą i wychodzą. I mówią. To jest nieprawda. Te osoby, które występują na TEDzie, tym prawdziwym amerykańskim TEDzie, mają do dyspozycji coacha, z którym pracują ponad pół roku nad tym, żeby się przygotować. Dlatego są tacy spontaniczni. Więc my nie wahajmy się przygotowywać. Teraz jak się przygotowywać? Ja często mówię, że ten proces to ma takie 4 etapy. Pierwszy etap to jest research. I ten research to jest to, o czym wspominałyśmy, czyli ta samowiedza.
Potem jest selekcja danych, czyli decydujemy, co chcemy powiedzieć i selekcjonujemy to, co nam pomoże, to, czym się chcemy podzielić. Potem trzeba zaprojektować tą naszą historię. Ja często posługuję się takim modelem, który się nazywa podróż bohatera, który tutaj mogę streścić w jednym zdaniu, to znaczy, że bohaterka wyrusza w podróż po to, żeby osiągnąć zamierzony cel, zmaga się z rosnącymi trudnościami i dzięki tym trudnościom przechodzi wewnętrzną przemianę. Czyli właściwie możemy sobie w skrócie powiedzieć, że każda opowieść jest o zmianie i jeżeli byśmy miały poukładać te fakty, które już sobie zebrałyśmy, to trzeba je ułożyć tak, żeby one ilustrowały zmianę. I to, co jest bardzo ważne, co myślę, że w takiej krótkiej recepcie bym podkreśliła, to to, że my musimy pokazać coś, po czym nasi słuchacze te zmiany będą mogli poznać. Żebyśmy nie musiały mówić, ona teraz jest inna. Pokażmy to. Tak? Jeśli na początku płakała 4 razy dziennie, a potem nie płacze w ogóle, wow, to widać. Nie? I tym trzecim etapem jest układanie historii, a czwartym etapem jest jakby mówienie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście naprawdę nagrywały się na telefon i słuchały, przepraszam, ale gryzą mnie komary. I słuchały tego, jak to brzmi. I później takim następnym etapem jest naprawdę ćwiczenie. Jeżeli rzeczywiście się boisz, powiedz to komuś bliskiemu. Nie? I pozwól mu powiedzieć, co on z tego zapamiętał. Niech on opowie własnymi słowami, co było dla niego ważne. Możesz się bardzo zdziwić. To jest to ćwiczenie, o którym ty wspominałaś, czyli kiedy dziewczyny przez 5 minut mówią, a ich partnerki w tym ćwiczeniu mają powiedzieć, co było dla nich istotne. Prawda jest taka, że przed tym ćwiczeniem często zapisują sobie to na karteczkach. Te 3 rzeczy, które chciałabym, żeby inni o mnie wiedzieli. I okazuje się, że to, co zapamiętują te osoby po tych 5 minutach, to jest całkiem co innego, niż one by chciały, żeby to zostało zapamiętane. A czasami jest tak, że w tych 5 minutach jeszcze nie zdążą dojść do tego, co uważają, że jest ważne, bo robią za duży rozbieg. Wbrew pozorom naprawdę nie ma innego sposobu niż ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i łapać głęboki oddech. Obserwowałaś taki, no. Taki oddech, wiecie, w którym mówimy sobie, wyrzucam to z siebie i po prostu zacząć mówić. Obserwowałaś takie spektakularne przemiany kobiet, z którymi pracowałaś? Od takich właśnie, którym pociły się ręce i nie były w stanie znieść oklasków nawet tej małej, niewielkiej grupy warsztatowiczek, do takich, które wychodzą potem i mówią przed, nie wiem, 100 osób albo 1000? Wiesz co, mam, teraz przychodzi mi do głowy taka najbardziej spektakularna historia. Myślę, że mogę powiedzieć z nazwiska. To jest Daria Mejnartowicz. To jest dziewczyna, którą przygotowywałam do występu na konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, która powiedziała do mnie, słuchaj, dobra, ja wiem, ja mam tą historię, super ją opracowałyśmy, to teraz weź i ty powiedz ją za mnie. Ja mówię, nie no Daria, nie, daj spokój. Ona mówi, dobra, to chociaż niech będzie prompter, to ja będę to czytać, bo ja tam nie wyjdę. Historia Darii jest bardzo ciekawa, bo Daria z bardzo trudnego dzieciństwa, naprawdę trudnego, jakby przeszła ogromną przemianę i stała się kobietą bardzo odważną. Tak odważną, że sama właściwie zbiera środki i pomaga najczęściej kobietom w Afryce, w Azji. Rozliczne akcje, które robiła, naprawdę robi na własną rękę, praktycznie sama. Jeździ tam kilka razy do roku. W pewnym momencie zaczęła organizować inne kobiety, które wspierają te dziewczyny finansowo. I czekajcie, tam patrzę, czy nie ma, czy moje dziecko leży właśnie na betonie. Okej. Widocznie chce. I Daria Mejnartowicz ostatecznie rzeczywiście przeczytała tę historię z kartki. Ale czytała ją w taki sposób, że po raz pierwszy w historii tej konferencji wszystkie te kobiety wstały i zgotowały owację na stojąco.
I chwilę potem Daria Majnartowicz została nominowana do bycia kobietą roku Wysokich Obcasów i zdobyła wyróżnienie oraz była na okładce. I nie chcę powiedzieć, że teraz mówienie nie sprawia jej trudności, bo to nieprawda. Ale postęp, jakiego dokonała, jest olbrzymi. I wiara w to, że zabiera głos w słusznej sprawie, pozwoliła jej pokonać naprawdę bardzo, bardzo wiele oporów. I ten sukces, na który zapracowała, słuchajcie, jeżeli wykonuję takie dziwne ruchy, to dlatego, że na przykład komar wleciał mi do oka. Naprawdę, one to robią. To jest ten sukces, na który ona tak mocno zapracowała i tak bardzo w siebie uwierzyła, po prostu kompletnie przewartościował to, jak ona podchodziła do mówienia. Tak? Kiedy wcześniej myślała, że to jest właśnie chwalenie się, a potem jakby zrozumiała, że to jest niezwykle mocne narzędzie wpływu. Niezwykle mocne narzędzie, które pozwala angażować inne kobiety w to, żeby pomagały innym kobietom. Więc to jest mój spektakularny sukces, którym się chwalę. A każdą kobietę, z którą pracowałaś, nauczyłaś mówić o sobie dobrze? To zależy, czy miała taką chęć i czas. Bo czasami jest tak, że ktoś przychodzi i wcale nie ma takiego, wiecie, takiej determinacji czy chęci, żeby to się stało za jej sprawą. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, zrób to za mnie. To się nie udaje. Nie da się tego zrobić bez takiego, wiecie, bez wejrzenia w siebie i przepraszam, ale przeniosę się, wiecie, w takie miejsce, gdzie jest tych komarów trochę mniej. Że myślę, nie da się tego zrobić. Zakopię się tutaj w środku na tarasie i może będzie ich troszkę mniej. Okej. Okay. Tutaj jest spokój. Ale dzięki tobie łosiowiska poznajemy coraz lepiej. Słuchajcie, naprawdę jest to przepiękny taras, na którym można jeść. Więc wracając do tych, że czasami jest to tak, jak wiecie, z karnetem na siłownię. Kupujemy karnet na siłownię, ale wcale nie po to, żeby ćwiczyć. Nie? Albo kupujemy kurs online, ale wcale nie po to, żeby się nauczyć. To znaczy, chciałybyśmy się nauczyć, ale nie jesteśmy jeszcze wewnętrznie gotowe. I czasami jest tak, że ktoś wraca, albo że jakieś rzeczy, które wydarzyły się na przykład na warsztacie albo w naszej pracy, procentują później. A czasami też jest tak, że wydaje mi się, że ktoś znudził się albo wcale nie skorzystał, a potem dostaje maila i ten mail brzmi, słuchaj, to było coś, co zmieniło moje, no może nie moje życie, ale jakąś część tego życia. You never know. Ale czasami jest tak, że ta praca po prostu wymaga pogłębienia, że to nie jest tylko po to, żeby zdobyć taką umiejętność i technikalia, tylko czasami naprawdę trzeba popracować nad sobą, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Nauczenie się opowiadania historii jest jakimś rodzajem magii, bo kiedy poznajemy strukturę nagle i zaczynamy patrzeć przez jej pryzmat na swoje życie, nagle mamy poczucie, że to życie ma jakiś porządek, że ono układa się w historię i to dodaje bardzo dużo mocy. Wcześniej moje pierwsze warsztaty, które prowadziłam, to były długie, dwudniowe warsztaty w maszynie do pisania, w takiej szkole. I te warsztaty, pomyślałam sobie, że to będą takie warsztaty dla kobiet, które prowadzą jednoosobowe biznesy i one będą budowały swoją markę. Ale wiecie, jak to jest z kobietami? Jak się zbierze dużo kobiet, to się wytwarza bardzo silna energia i trudno to tak, wiecie, trzymać w ryzach i spłycić i powiedzieć, nie, to nie jest o tobie, to jest o twojej marce. I te dwudniowe, intensywne warsztaty naprawdę spowodowały, wiecie, czasami dostaję SMS-a, wiesz, po tych warsztatach zdecydowałam, że jednak się rozwodzę. Albo po tych warsztatach zdecydowałam, że jednak zmienię pracę, przeprowadzę się. Ale to nie jest moja zasługa.
To jest zasługa historii, to jest zasługa struktury opowieści. Tego, że my nagle widzimy, że aha, to ja mam pewien schemat działania. Albo aha, to znaczy, że ja jestem teraz w tym punkcie. Zaraz będzie jeszcze gorzej, ale potem będzie lepiej. I dlatego myślę, że gdybym miała powiedzieć, co jest najważniejsze, jeżeli będziecie chciały poznać moją książkę, to co jest najważniejsze w tej książce? Możecie jej nie czytać, ale zróbcie te ćwiczenia. Bo te ćwiczenia pozwolą dotrzeć do sedna tego, co siedzi w was. I co chcecie o sobie mówić. I wtedy nad tym, jak to robić lepiej, gorzej, bardziej interesująco, z większą dramaturgią albo z lepszym początkiem i końcem, nad tym można pracować. Ważne jest, że ta książka nie jest wcale wyłącznie dla kobiet, które szykują się do jakichś wystąpień publicznych. To jest taka książka, która nam może pomóc na co dzień tak naprawdę. Tak, zdecydowanie tak. My opowiadamy codziennie. Tak, zdecydowanie to nie chodzi o wystąpienia, przepraszam, bo się tak zafiksowałam na komentarzu i właściwie widzę tutaj dużą radość i przepraszam i chciałam powiedzieć, że można się śmiać, nawet w emotikonach. To, co myślę, że jest bardzo istotne, to to, żeby mieć rzeczywiście świadomość tego, że my mówimy o sobie i opowiadamy o sobie historię nieustannie, cały czas. Tylko czasami po prostu robimy to spontanicznie, bo czujemy się bezpiecznie albo bo nie przywiązujemy do tego wagi, a czasami to są jakieś sytuacje, które są dla nas dużym wyzwaniem. Często tak jest, że tym wyzwaniem jest uświadomienie sobie, że teraz będę musiała wyjść na scenę albo na środek, albo zaprezentować się przed innymi. Ale ta praca, którą wykonamy, zbudowanie tej własnej narracji pozwoli nam na to, żeby niezależnie od tego, jak duża jest ta publiczność, przed którą stajemy, albo jak trudny to jest kontekst, żebyśmy mogły czuć się pewnie. Żebyśmy mogły, jest po angielsku takie wydarzenie own the story. Tak jakby trzymać tą historię, mieć ją, być jej autorkami. To jest bardzo ważne, bo zobaczcie, co my robimy. Pomyślmy o mechanizmie plotki. To, co my robimy, to powtarzanie cudzych historii. Jeśli my zadamy sobie pytanie, jak ja mogę przejąć kontrolę nad tą historią, jak ja mogę stać się autorką tej sytuacji, jak ja mogę stać się autorem tej opowieści, to my nadajemy ton i ktoś może powiedzieć nie, ktoś się może nie zgodzić, ktoś może zaoponować albo nawet nas wyśmiać. To nie ma aż takiego znaczenia, bo wtedy my wiemy, gdzie jest ten rdzeń. Nie? To my stworzyłyśmy jakąś opowieść na nasz temat, na temat danej historii, na temat danej sytuacji. My mamy szansę w tym kontekście zaistnieć tak, jak my chciałyśmy, czy tak, jak my chcemy. No to gdybyś miała teraz... Żeby tę sytuację zinterpretować i zrozumieć. Gdybyś, Ola, miała powiedzieć, dla kogo napisałaś tę książkę? Ta książka jest zdecydowanie dla kobiet. Chociaż oczywiście spotykam mężczyzn, którzy tak samo nie wiedzą, jak mówić o sobie dobrze. To ta książka jest dla kobiet, bo powstała na kanwie moich doświadczeń w pracy z kobietami. I wiem, że my częściej niż mężczyźni potrzebujemy takiego siostrzanego kręgu, w którym będziemy mogły się spokojnie tymi historiami podzielić. I mam nadzieję, że ta książka stanie się takim, wiecie, zaczynem do zbudowania takiej wspólnoty, w której będziemy mogły ćwiczyć bez obawy, bez rywalizacji, kto lepiej. Tylko z takim poczuciem, że lepiej to znaczy, jeśli ja czuję, że lepiej wyraziłam to, co chciałam powiedzieć. I myślę, że warto tu oddać taką, wiecie, cześć moim wykładowcom z Laboratorium Dramatu. I to byli dramaturdzy brytyjscy, którzy właśnie pokazali mi i nauczyli mnie, że to, co jest istotne, to że nie ma czegoś takiego jak dobrze opowiedziana historia. Dobrze opowiedziana historia to jest historia bliska temu, co chciałaś powiedzieć. Jeśli wybrzmiało to, co sobie założyłaś, to jest dobrze opowiedziana historia. Czyli to jest książka dla kobiet? Dla kobiet, które
To jest książka dla kobiet, które chcą mówić o sobie lepiej niż do tej pory, które chcą, ja wiesz, gdybym miała się tak zagłębić i powiedzieć z samego serca, co to jest książka, która, książka dla kobiet, które chcą istnieć w tym świecie, które chcą zajmować w nim miejsce i chodzić tymi ścieżkami, którymi mają ochotę chodzić, nawet jeżeli to są dzikie ścieżki. A ty o sobie już dzisiaj możesz powiedzieć, że chodzisz własnymi ścieżkami i że wiesz, która droga jest na pewno twoja? No, jak pokazało dzisiejsze meandrowanie w procesie, to nie wiem. Ale ja muszę ci powiedzieć, że czuję, że jestem tego coraz bliżej, a nawet bardzo blisko. Tak, mam takie poczucie, że w pewnym momencie, kiedy zaczęłam słuchać siebie i zadawać sobie pytanie, co teraz mam ochotę zrobić, tego, że zaczynam iść swoją ścieżką coraz pewniej, z takim poczuciem, że mogę sobie skręcić, mogę się zatrzymać, mogę zbadać, co jest tam gdzieś za rogiem, ale że czuję, że ta praca z opowieściami to jest coś na bardzo różnych płaszczyznach i na poziomie pisania scenariuszy i na poziomie być może w przyszłości reżyserowania i na poziomie pisania książek i na poziomie wspierania innych w opowiadaniu tych historii, że czuję, że rzeczywiście to jest coś, przy czym to jest jakby wypływa ze mnie i czym ja chcę się zajmować. Ale wiesz, kiedy przyjdzie jakiś moment, kiedy pomyślę, że już nie chcę tego robić, to też nie będę chyba już miała takiego żalu, czy wiecie, takiego lęku, że o Jezu, przecież kiedyś powiedziałam, że się tym zajmuję. Jak już zaczęłam taką drogą, to teraz już w ogóle czuję, że te nogi mnie lepiej niosą. I jeszcze chciałam powiedzieć taką anegdotę, że no bo to, te opowieści, one są z serca, ale też z głowy. A ja chciałam jeszcze powiedzieć o ciele, że nie ma nic ważniejszego chyba niż ciało i że ciało nam bardzo wiele mówi o nas, więc jak będziecie mówić tę historię, to też zwracajcie uwagę na to, jak wasze ciało reaguje. A anegdotą a propos nóg jest taka sytuacja, kiedy zaczęłam tańczyć taniec, który nazywa się Zouk. To jest taniec, który się tańczy w parze. Jak tam szłam, to byłam po prostu sztywna jak kołek. Wydawało mi się, że jestem taka, że właściwie prawie tańczę jak tam te wszystkie tancerki, ale nie, to nie była prawda. I pamiętam pierwsze zajęcia, na których tańczyliśmy krok podstawowy. I ja tańczę z instruktorem, który widzi mnie po raz pierwszy w życiu i mówi do mnie, kiedy idziesz do przodu, za bardzo opierasz się na partnerze, musisz stać na własnych nogach. I teraz chciałam powiedzieć, że stanie na własnych nogach jest tą umiejętnością, której chciałabym, żeby nauczyło was mówienie o sobie. A to może się wydarzyć i to jest chyba najlepsza puenta. Czy ty już jak mówisz o sobie i jak masz różne wystąpienia publiczne, to zawsze stoisz na własnych nogach, czy jeszcze czasami zadrży ci głos? Czasami głos drży, bo po prostu jest się podekscytowanym, albo bo, nie wiem, to jest jakoś super ważne. Jasne, że mi drży. Czasem pewnie, że mi drży. Czasem mi drży nawet nie jak występuję publicznie, tylko jak rozmawiam z kimś, kto jest dla mnie istotny. I wiecie, co wtedy robię? Dzwonię do moich przyjaciół. Dzwonię do moich przyjaciółek i mówię, ej, możesz mnie posłuchać, bo ja chciałabym, żebyś powiedziała mi, czy ja to dobrze mówię. I też nie ma w tym żadnego problemu, wiecie, nie ma w tym żadnego wstydu, bo mówienie o sobie dobrze nie oznacza, że jesteśmy alfą i omegą, ale stanie na własnych nogach nie oznacza, że jesteśmy bohaterki, które mają tam wyboksować sobie przestrzeń. To oznacza tylko tyle, że to miejsce pod stopami nam się należy. Czujemy się w nim swobodnie. A powiedz jeszcze, Ola, na zakończenie, bo tak właśnie sprawdzam czas i zostało nam 5 minut. Jak pisałaś scenariusz Down the Road, to, czyli Zespół w trasie, scenariusz to jest jedno i twoja wizja programu to drugie. Co było
kompletnym zaskoczeniem, mimo że jakby wiesz, znasz temat dzieci i ludzi z zespołem Downa. Co było zaskoczeniem? Bo ja się domyślam, że jakby to, wiesz, takie grupy się nie da wyreżyserować, bo to, co powiedziałaś na początku, oni są bardzo spontaniczni. Im się albo coś chce, albo czegoś nie chce. Im się coś podoba, albo nie podoba. Są autentyczni, co jest ogromną wartością, czego my tak naprawdę możemy się bardzo uczyć, tak? Bo my się często dopasowujemy, czy świadomie, czy nieświadomie, a oni są, jacy są i to jest przepiękne. A co dla ciebie było, wiesz, pisałaś scenariusz, masz jakieś założenie, masz wizję i? Wiesz co, to chyba moja, to z czym się najbardziej skonfrontowałam, to była taka wizja, że my wszyscy traktujemy osoby z zespołem Downa jak dzieci, ograniczamy ich wolność, a jeśli im tą wolność damy, to oni będą robili rzeczy, których się nie spodziewamy i wyobrażałam sobie, że w tym programie będziemy trochę taki Bear Grylls, będziemy dawać coraz trudniejsze zadania, oni będą po prostu konfrontować się jak w takim Iron Manie i wtedy po prostu będą nowi, lepsi, inni i będzie wspaniale. I co było moim zaskoczeniem, że w ogóle nie mieli ochoty. Rozumiesz, to w ogóle nie jest ten sposób myślenia. To, co my lubimy się tak jak my myślimy sobie, nie jestem wystarczająco dobra, ale jak się poprawię, to będę lepsza. Oni uważają, że są... Czy ty widzisz ten komentarz? Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Uwielbiam ten program, który jest najważniejszym materiałem o człowieku, jaki widziałam przez cały czas. O Chryste Panie, bardzo się wzruszyłam. Cudowne. No więc jakby chodzi mi o to, że to, co ja, jakby to bardzo dało mi do myślenia, że jakby oni mają takie poczucie, że są wystarczająco dobrzy i są wystarczająco dobrzy. Jak widać. Są super. A drugą rzeczą, która uważam, że jakby bardzo była przełomowa i dla mnie, i chyba też dla widzów tego programu, to ta umiejętność mówienia, odwaga mówienia o swoich emocjach. Odwaga mówienia o sobie dobrze, tak jak jest, autentycznie. To jest bardzo dla mnie ważne i myślę, że to też było takim bardzo mocnym doświadczeniem, że my często się tak cykamy, nie? Tam powiedzieć może go lubię, czy nie. Powiedzieć jej, że jest fajna, czy nie powiedzieć. A powiedzieć, że jest mi przykro, to może nie powiem. I kisimy to wszystko w sobie i w ten sposób, zamiast posuwać świat do przodu, to wszystko to jakoś tak blokujemy. I jakby to, co oni pokazali mi w tym programie, to jest to, że trzeba być odważnym i mówić odważnie o sobie. Odważnie to znaczy też dobrze, nie? Autentycznie to znaczy dobrze. To tak właśnie się powinno odbywać i że z tego powodu nie spotyka ich żadna krzywda. Bo wiecie, kiedy my robiliśmy ten program, nie mieliśmy pojęcia, jak on zostanie przyjęty. Wiedzieliśmy, że w Belgii, skąd pochodzi ten format, bardzo się podobał, ale myśleliśmy, no wiecie, Polska, Belgia, nie wiadomo. Nie wiedzieliśmy, jak to... Zależało nam bardzo, żeby stworzyć taką właśnie przestrzeń, w której będziemy mogli razem z nimi się śmiać, razem z nimi płakać, razem z nimi przeżywać to wszystko, co im się tam przydarzało. Ale nie wiedzieliśmy, jakie będą reakcje. I to, że te reakcje są... Ja nie wiem, czy czytałam jeden komentarz negatywny, a czytałam ich dużo, to pokazuje nie to, że my kochamy ludzi z zespołem Downa, ani tych bohaterów. To pokazuje moim zdaniem, że my sami też chcielibyśmy mieć taką odwagę i sami chcielibyśmy być tak szczerzy i sami chcielibyśmy być tak autentyczni, tylko czasami nie potrafimy sobie na to pozwolić. Ja myślę, że to jest właśnie taka tęsknota za autentycznością i za byciem prawdziwym i za takim przekonaniem, że dobrze jest tak, jak jest. I jakby to wystarczająco dobrze, to już jest dobrze. Olu, dziękuję ci bardzo. Bardzo polecam książkę Jak mówić o sobie dobrze. Czy ona już, ja wiem, że to już ją miałaś w łapie, na razie chyba tylko przez internet, a kiedy fizycznie? Fizycznie 17 czerwca, czyli lada moment. W środę. 17 czerwca. A, no to już w środę w księgarniach. Już można przez internet zamawiać. Polecam z całego serca wszystkim, którzy, nie tylko kobietom, chociaż tak jak powiedziałaś głównie, które się boją w ogóle mówić, a już mówienie o sobie dobrze to są góry nie do przeskoczenia. Dzięki serdeczne za rozmowę. Uciekaj przed komarami. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Buziaczki, pa. Pa, pa.